Radość jest po zwycięstwie o, Patryka? Matko, tak, bo jestem taka szczęśliwa, tak strasznie chciałam, żeby ten chłopak wygrał, że przyszedł do nas taki niepewny siebie, taki, wiesz, oburzony i to tak naprawdę on, nie wiem, czy on to mówił dużo w programie, że jego niegrzeczni koledzy go mówili, o, idź na Tabmaro, tak jako joke. Haha, kogo joke teraz jesz? Patryk wygrał, haha, karma. Tak zawsze mówię, karma zawsze wraca. Ale jakie to jest piękne, że on przyszedł, że nikt nie wierzył, że może daleko dojść, że się śmieli z niego, a tutaj nagle my go zobaczyliśmy, widzieliśmy coś, takiego brylancika i no i słuchał naszych rad, robił to, co my chcieliśmy, rozwijał się w programie, no i jest efekt. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że dużo było fajnych kandydatów w tym programie. Podaria też myślę, że super jej pójdzie. Ewka na początku programu, wiesz, nie szło tak dobrze, a nagle poszło jej super. To wiesz, nigdy nie wiadomo. Tak mówię, szczęście dużo w życiu, wiesz, kontroluje twoją destiny tak naprawdę. A czego oczekujesz po zwycięstwie Patryka? Żeby się nauczył po angielsku mówić, bo jak chce zrobić karierę na całym świecie, to musi być international, musi, niestety. I przyrzekł mi, jak nie, to go znajdę. Jak się nie nauczy. Dzisiejszy finał zaczął się nietypowo, bo w nawiązaniu do Mannequin Challenge, tak, którym ty też również wzięłaś udział prywatnie, no i ja? Po prostu no nie mów, że nie kusiłaś, bo kusiłaś nago. Media zawrzały. Czy jaki był pomysł w ogóle tego, żeby... Muszę dać kredyt Romanowi, to był jego pomysł. To tak, takiego ma męża, koledzy i koleżanki, że on takie ma wymysły. To było jego. Mówi, musimy zrobić jakiś Mannequin Challenge i byliśmy akurat w hotelu w Chicago. Mówi, Jezu, jak tu pięknie widać. Ten, weź się tutaj połóż. No i zrobił mi zdjęcie i to był Mannequin Challenge. Czyli to nie tak, że jakieś tutaj ukryte dno było tego, że nago leżałaś z tą gazetą? Nie, to takie każdy pewnie ma fantazję, że wiesz sobie, naprawdę tak leżałam, oglądałam ten magazyn. Nie, to była dla męża sesja zdjęciowa. No, i no teraz fantazję pewnie będą mieli inni mężczyźni. Tak wiesz, nie wiem, nie wiem i myślę, że wiesz, chodzę na fitness, dbam o siebie, why not?